Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na kompa. ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Supermarket Simulator No i proszę Państwa, nadszedł czas na otwarcie sklepu, oczywiście przetestowanie sprzedaży naszych nowych produktów Zatem otwórzmy, wszystko tutaj powinno być sprawdzone, jeżeli chodzi o kwestie zmian cenowych I tu przynajmniej jest poustawiane, także... Także dobrze, to to mamy z głowy. Zobaczmy tam rachunki, upewnijmy się. Tutaj nic do spłaty nie ma i tutaj w ogóle pożyczek nie mamy. Także bardzo fajnie. Yy, pieniędzy też nie mamy. Także to już nie fajnie. No i dobra. Zobaczmy, jak to będzie trybić wszystko. Yy, tutaj przypominam, kupiliśmy drugi rodzaj wody, bo to. Było w tej ostatnio zakupionej licencji. E, mamy też duże opakowania jajek, więc to jest podzielone. Tutaj po lewej są e, małe opakowania, tutaj średnie, no i na dole, na, na, na całej e, szerokości tej półki e, mamy te, te duże. Wody zajmują na razie e, półeczki po jednej, właściwie to po dwie, bo to, to się Dzieli na pół, no, takie dwie połówki. No i czego będzie brakowało papieru toaletowego. No ale jak na razie to nie ma co, nie ma co yy, się tym przejmować, ponieważ i tak nie mamy za co kupić. Jeśli chodzi o level 29, zmierzamy do 30. No i tutaj mamy trzech restokerów, którzy, no wiadomo, pracują jak pracują. Nic, nic tutaj w tym aspekcie się nie zmienia, niestety. No, i spójrzmy dalej. Jak to dalej ma wyglądać? Jeżeli chodzi o kwestię zatrudnienia kolejnego restokera, to dopiero na 37. poziomie. Więc trochę, trochę jeszcze trzeba poczekać. Warunek do spełnienia to posiadanie ogółem 20 regałów magazynowych, więc jeszcze 7 trzeba dokupić. Nie mamy zatrudnionego drugiego kasiera. Dzięki tym kasom samoobsługowym, no to mamy tutaj. Ten komfort, że możemy o. że możemy ludziom pomagać jak się zablokują, a tak naprawdę to możemy bazować na jednej kasie z pracownikiem albo i nawet to nie, bo tutaj już widzowie sprawdzali, widzowie podpowiedzieli, ja to sprawdziłem i rzeczywiście radzimy sobie tylko na samoobsługowych, nie potrzeba w ogóle wydawać pieniędzy na pensje dla Kasiera, ale żeby było bardziej, tak powiedzmy, naturalnie, no to ten jeden tutaj jest i, i miejsce zajmuje. Yy, ludzie tam podchodzą, co prawda, i, i, i kasują, no ale no nie, ma, nie ma musu. Odnośnie tej wysepki, tutaj, no to nie wszystkim się to podoba. Yy, niektórzy twierdzą, że miejsce w środku tam jest niewykorzystane. Tak, to prawda. Można to jeszcze inaczej zrobić, i, i też komuś się to nie będzie podobało, także tak że to akurat nie ma, się, nie ma się za bardzo czym przejmować, bo to jest kwestia gustu. O gustach się nie dyskutuje, więc jednemu się nie podoba, drugiemu się podoba. Dla mnie no, troszeczkę za dużo miejsca zajmuje to, to, ten, ten układ z tymi dwoma regałami, który był poprzednio bardziej mi odpowiadał. Natomiast to był pomysł Wiza. Zostało to przetestowane, wdrożone tutaj. Więc. E, więc zobaczyliśmy, jak to jest. E, dobra. Mamy tutaj, słuchajcie, kwestię wykupienia soli z, tego, z, tej, z tej półeczki. Więc bardzo mnie to cieszy, ponieważ teraz będziemy mogli tam e, brązowy cukier wtrążolić. Jedna, jedyna rzecz to domówmy to, czego może za chwilę braknąć, czyli mleko. Ja bym wziął jeszcze czokapiki. Wziąłbym, wiecie co, czokapików to ja dwa opakowania wezmę i dwa chle opakowania chleba tostowego. Eee, tutaj weźmy jeszcze cukier. Nie wiem, czy miód. Hmm, no może, może jedno opakowanie. Zobaczmy. O, tak bym zrobił. Średnie jaja. Yy, jak tutaj... O, mimolet schodzi ładnie. Jakieś dziwne dźwięki, słuchajcie, do mnie dobiegają tutaj. Ni, ni to wiertarka, ni to nie wiadomo cholera wie, co to jest. O, no dobrze. Trochę tego zamówiłem. restokerzy do boju. A ja poszukam... A ja poszukam słuchajcie cukru. Kurczę, no jest, ale biały, Chciałem brązowy. Eee, dobra. Jak już się tutaj wtrążolił, to i wpadł w ręce, to niech i tak będzie. Aj eee, No dobrze, to, to może... Aha, to jest mleko, a ten? Kuździwa. No, dacie wywiarę. O! Bo ja muszę tutaj przypisać półkę. Co prawda, mogłem tym opakowaniem, tam od białego cukru, tutaj jedno opakowanie ściągnąć, i A, ja się tak dzielimy, widzę. Fajcie, bo tam chyba, no właśnie, muszę pomóc. Idziemy, mistrzu. Proszę bardzo. Yy, pytałem was, słuchajcie, czy chcecie live'a. Tam jedna osoba yy, odpisała, że, że nie, bo, bo nie wiadomo, czy będzie zapis. No, słuchajcie, idea transmisji na żywo, na żywo live'ów jest taka, że spotykamy się na żywo, tak? No, ci, którzy nie mogą, no to ja to rozumiem, ale wiecie. To, czy zapisy będą, to jest jedna wielka niewiadoma, nie? Także tutaj jeszcze, jeszcze decyzja nie zapadła taka konkretnie, czy, czy, czy to będzie, czy nie będzie. Jeszcze zobaczymy. Ja tymczasem wydam kolejne pieniądze już tak przed samym zamknięciem. Zerknijmy tutaj. O matko, no nie można się zastanowić, nie można. No. Słuchaj, blondyna, o co ci chodzi? Gdzie leży problem. Dobrze, teraz tak. Jeżeli chodzi o kwestię rozbudowy, to tam 4 chyba 400 kosztuje rozbudowa zobaczmy. A, dokładnie 4400. E, więc na to trzeba by uzbierać pieniądz. A kiedy już te pieniądze zostaną uzbierane To powiększymy sobie sklep I będzie można wykupić kolejną licencję Za 1100 dolarów W której będziemy mieli masło Będziemy mieli e, Anibis To chyba są płatki Tak, to są te e, Podróby riosów. No i będziemy mieli kurczaka, więc tutaj już zamrażarę trzeba będzie kupić oraz frytki, gdzie też trzeba będzie. Aha, no i pizzę oczywiście. I to wszystko idzie do, do zamrażarek, te trzy pozycje. No i torby ziemniaków. Więc dla nich jeden taki regał trzeba będzie przygotować i, i, i tam je umieszczać. Natomiast zastanawiam się, hmm, gdzie by te, te sekcje wa, wa, y, warzyw zrobić. Hmm. No zobaczymy. Jeśli chodzi o stratę, słuchajcie miejsca tam w środku. Czy my tak dokładnie y, wiemy, ile my tracimy tego miejsca? Gdybyśmy sobie mieli to zobrazować, przykładowo. Taki regał to są dwa piony, tak? Tych półek. Tutaj mamy też po jednej, więc y, zakładając, że ten regał przesuwa się tutaj, to takich regałów weszłoby tutaj dwa. I chcąc zachować tyle samo miejsca, powiedzmy, a nawet i nie. Bo trzeba byłoby je trochę przesunąć w tę stronę i tego trochę w tę stronę, całą tę linię, aczkolwiek tutaj to już się za bardzo nie da. Więc tylko ta linia by poszła w tę stronę, ta linia regałów dwóch przypominam, bo dwa takie by tutaj weszły, chcąc zachować te same, to, to samo miejsce, tak? To mielibyśmy możliwość tak mi się wydaje tak na oko postawić regały też z drugiej strony. Czyli byśmy mieli cztery regały w linii, tak? I wtedy ile zyskujemy? Zyskujemy jeszcze 4 piony. Cztery piony w linii. Jeżeli by tutaj zrobić dokładnie to samo, no to rzeczywiście byśmy mieli więcej miejsca, więcej półek, sorry, miejsca pewnie mniej. Ale więcej półek. Hmm. No, trochę tego tracimy. Ale teraz to się nie ma czym przejmować, bo i tak jeszcze puste półki stoją. Dwa produkty drogie. No coś tej. No, trzeba znowu przejrzeć wszystkie produkty. Mówię wam, ja odnoszę wrażenie, że tam oprócz tego, co na, o czym nas poinformują, że się zmienia. To zmieniają się też inne produkty, no bo to niemożliwe, no jeżeli ja sprawdzam ceny. E, pricing przelećmy wszystkie produkty 4, 10, 6, 640, no to to przecież tutaj e, to, to w ogóle nie, nie jest poniżej, więc już bez jaj. A co się tu stanęło? Synu. 7,60, 3,40, 3,30, 5,10, 2,90, 6, 2,30, 3,80, 10,80, 4,80, kuźwa. no tutaj może, ale to teraz spadła cena, więc to 1,90 Dalej, tutaj szóstka, tutaj piątka.

Tutaj to w ogóle poniżej Więc to powinno być za 5,50 4,80 Dolar 50 4,80 3,70 Tutaj 20,80 No to, to wszystko, słuchajcie No to, kurwa, no No tutaj jest za wysoko, no dobra eee, Szampon, no dobra, chyba, chyba o ten chodziło Chyba o to chodziło tutaj 5,20. O. Dalej, 5,50, 4,10, 6,40, 11,30. E, tutaj dobrze. Tu też. A jak na razie jest OK. Czyli cała reszta już się zgadza. E, nie wiem, czy tam chłopaki już zdążyli ten towar wy, wystawić. Gdyby wziąć licen gdyby wziąć kredyt, ale to, aha, bo my mamy 615, nie, to, to ten by trzeba było brać, słuchajcie, żeby, żeby można było rozbudować sklep, nie wiem, dla samej rozbudowy, gdyby chcieć to spłacić w 25 dni, to 325 dolarów maxi ratka, ale tyle oddajemy, kudziwa Gdyby chcieć to spłacić, powiedzmy w pięć dni. O, Nie, to może ja sobie uzbieram te pieniądze. Otwieramy, słuchajcie i działamy. W ehm, międzyczasie, chłopaki, ogarnęliście się, się, dobra. To w międzyczasie serma Agniakela ze trzy opakowania, ze dwa mozzarelli i ze dwa parmezany, raz Mimolet. Srajtaśma jest Zobaczmy dalej Sól, na razie nie potrzeba Może jedno opakowanie Masła orzechowego Opakowanie mleka Jak się rzucą, jak kreksią na szynkę To żeby żeby było z czego dokładać Cukru, cukru na razie nie trzeba O patrz, no, Już się zablokowali Oliwę i olej, tak i kawusie. A odkąd kupiliśmy. Trzymaj, panie. Odkąd kupiliśmy ten drugi rodzaj kawy, odkąd mamy yy, na sklepie, to, to ta y, czarna jakoś przestała być masowo wykupywana. Więc dobrze. Hmm. Poziom 30. Co na 30 się odblokowywało? No, trzeci kastier, mhm. no dobra, w porządku, kolejna rozbudowa magazynu, to będzie koszt 2250 dolarów, tutaj jeśli chodzi o kwestie związane z drzwiami i ich pozycją, to na razie nie bawię się w to, sklep jest jeszcze za mały, w mojej ocenie, żeby cokolwiek tu z nimi robić i te drzwi tutaj mogą być. Gruby się szlaja Tam widzę, że woda Tylko nie wiem czy restoker nie przyniósł, czy po prostu jej nie ma co gorsze Na wszelki wypadek i mleko o, Tak zrobimy No dobra. Już panu pomagam, szanowny panie. Proszę uprzejmie. No i gitara. Czy ktoś jeszcze ma zamiar się tutaj blokować, póki jestem? Czy jak się czymś zajmę, to to zaraz będzie. Jeżeli chodzi o ryż basmati i, i te gotowe dania, to tutaj zastanawiam się, jak to... Czy... czy, czy Trzymać to w ten sposób, czy jednak później to rozdzielić i, i cały pion na ryż basmati przeznaczyć plus obok na te, na te gotowe dania. No bo to jednak ma znaczenie. Co my tutaj mamy? Aha, tutaj jeszcze woda nie wyłożona. Aczkolwiek niech się tym pracownicy zajmą, dlatego że oni od razu. A nie, wyłożona jest. Oni od razu to na magazyn później zaniosą. Ciucierki, karamelki już się kończą. Trzeba będzie je domówić. Nie jest źle. Słuchajcie, nie jest źle. Tutaj by można było też coś pomyśleć innego. Ale to... Czekajcie. Kiedy wejdą dodatkowe jogurty? E, kuźwa. Nie wytrzymuję tej. Smacznego. E, kiedy wejdą dodatkowe jogurty? Tutaj wejdzie majonez. Tutaj jakieś... Musraki i inne. O, i o, to, to, to tutaj to, 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 będzie, to będzie dużo e, inwestycji. Tu alkohol nam wchodzi. A czyli w najbliższych licencjach to ja nie widzę, żeby tutaj jogurtów były. W najbliższych licencjach. To na spokojnie możemy sobie odpuścić egurty, czyli one, czyli one tutaj mogą na razie stać, ewentualnie coś z nimi tam zadziałamy, żeby jakoś inaczej to ogarnąć. No i co pani Jagódka kupuje? Jeżeli chodzi znowu dla odmiany, słuchajcie, o kwestię wystroju tutaj tego, tego sklepu, takiego jak malowanie ścian, zmiany podłóg i tak dalej, nie opłaca się brać za to do momentu rozbudowy sklepu na maksa. Dlatego, że pamiętacie, no mieliśmy jedną ścianę białą, po rozbudowie sklepu ta ściana zniknęła, ściany dalej są żółte, a my straciliśmy kasę za puchę, nie? Tam chyba 200 dolarów, z tego co pamiętam, kosztuje puszka farby, nie? Więc no nie opłaca się za to brać. A potem, no jak już sklep na maksa będzie rozbudowany, co, co oczywiście będzie kosztowało bardzo dużo pieniędzy, no bo to na ostatnim poziomie 160 tysięcy, tak? Dobrze zera policzyłem? Tak. To nie oszukujmy się, to jest siana, nie? Yy, także, także wtedy dopiero ewentualne jakieś tam remonty. A do tego czasu to ja nie wiem, czy się seria nie skończy. To wszystko zależy od Was, <laughs> sorki? No dobra. 2000 na koncie. Jeszcze dojdzie y, tam troszeczkę. Ja bym może w międzyczasie jeszcze szybciutko, tak doraźnie, zamówił y, tutaj tych produktów. O. Y, jedno opakowanie soli, jedno cukru. Co to tam jeszcze by się przydało? O. Olej gruby przestań wykupywać wszystko. Podziel się z innymi. Y, raz. O! Kurna no! Ty no, na minutę ek, szybko kliknąłem. Co za łajzy. Przegrałem wyścig z czasem, no. Jeśli tak to się nie robi po No ale dobra, trudno się mówi, żyje się dalej. Mm. Dwa 300 jeszcze kupa klientów. Kaczki sobie chodzą, pani na biału potrzebuje. Już... Pani Jagutka, pani Jagutko, o co się rozchodzi? No? to takie proste jest. Aha, już pochwaliłem, że się, że, że. A druga pani Jagutka, dobra, bo już mańtwaka dostałem przez chwilę. Pochwaliłem, że kawa nie schodzi, no i zaczęła, no? że jeszcze kawusie Trzeba będzie dorzucić. Czy my dojdziemy tutaj do 3000? Ciężko stwierdzić. Może. Nie, no, powinniśmy przekroczyć 3000 dolarów. Także fajnie. No, szybciej, panie Mudzin. Szybciej. Jeszcze pani gościnna, tutaj. A, jeszcze ten pan. Dobra, 2900, 2900 to już na pewno przekroczymy. Pani gościnna idzie do kasiera. I powiem wam tak, jeżeli chodzi o kwestie yy, gier, w których prowadzi się sklep, bo tego się namnożyło teraz. Yy, i, I liznęliśmy y, y, tematu na tyle, że, że, że trochę tych tytułów już było pokazanych na, y, na kanale od y, w sumie lutego 2024 roku. No to uważam, że Supermarket Simulator z tych wszystkich gier no to jest, y, jest, jest na razie w dalszym ciągu na pierwszym miejscu. Y, nie dlatego, że jako pierwsza w sumie jakoś tam. Odniosła sukces spektakularny swoją drogą. I, i w tym roku no była to pierwsza tego typu gra, która, która tutaj zagościła na kanale i, i, no i nas porwała, bo w sumie to tam przeszło 200 odcinków w pierwszym sezonie, tak? z tego co pamiętam. Więc na razie jest to niepobity rekord. No, ale chodzi tutaj też o jakby wykonanie, różnorodność produktów, mechanikę, wygodę grania. To przynajmniej z mojej subiektywnej oceny, moją subiektywną ocenę wam przekażę, że dla mnie ta gra jest nadal na pierwszym miejscu z tej kategorii gier. Ci pozostali, co tam Stworzyli też Tę te, te grę, jedne gry lepsze Inne gry trochę gorsze Czymś się różnią Od siebie Nie zawsze jest wygodnie Bo pierdylion Powiedzmy klawiszy Do podobnych rzeczy Przykładowo do podnoszenia różnych rzeczy No to mogą być różne klawisze Tak Na klawiaturze Plus myszka więc więc no, no nie ma takiego nie ma takiej wygody, tak jak tutaj, a tu no jest okej, okay, tak. No i dodatkowo trzeba yy, powiedzieć, że gra cały czas się rozwija, cały czas są prowadzone jakieś prace yy, rozwojowe, no i to już naprawdę yy, szacun, że taka gra nie zostanie yy, tak szybko porzucona. Nie? Dobra, tyle ode mnie Słuchajcie, dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was Trzymajcie się i do zobaczenia Pa, pa